To jest fantastyczne w tym zawodzie, że można zagrać sobie coś ciężkiego, mrocznego, coś z gatunku właśnie kina artystycznego, żeby potem, że tak powiem, zrobić sobie taką miłą przerwę w takim pięknym, familijnym, sielankowym obrazie. No, wydaje mi się, że to jest kwintesencja tego zawodu. Popatrzmy chociażby na taką Julię Roberts, która ma okazję zagrać w miłej komedii romantycznej, ale potem odbiera nagrodę na przykład za Erin Brockovich. I to jest właśnie, wydaje mi się, fantastyczne, ta możliwość różnorakich ról, a nie tylko wciąż jednego i tego samego wcielenia. No i dzięki temu też aktorzy nie wpadacie w te szufladki tak zwane. Szufladki, ale też my w pracy nie popadamy w rutynę i nie mamy znudzenia po prostu tym zawodem, bo jak wybierałam studia aktorskie, to wydawało mi się, że to jest fascynujące, że możesz przeżyć wiele żyć, możesz właśnie pożyć sobie życiorysami różnych ludzi, różnych od tutaj, myślę, dobrych właśnie, skrajnie dobrych, ale też skrajnie jakichś takich ciemnych i złych. Możesz po prostu tego gdzieś dotknąć.